Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z strony Semcio. Gramy sobie dzisiaj kolejny projekt w The Binding of Isaac i gramy sobie dzisiaj jako Angela. Mam nadzieję, że no, tym razem mi nie skraszowało gry, jak odpalałem. Dobre i tyle. I o, jaki fajny pokój. O, ja już wiem, że na pierwszym piętrze to ja lecę na pewno do sklepu. Tu już nie ma co ukrywać. Pierwsze piętro i sklep lecimy. 10 coinów. Ile będziemy mieli? Ponad 20 coinów, więc na pewno skorzystamy. Mamy 2 soul hearty na start. To trzeba zapamiętać. Więc teraz tylko na spokojnie, nie dać się zabić, znaleźć dobry treasure room i będziemy tak naprawdę wtedy fajnie ustawieni. Tego Abela wziąłem mimo wszystko, bo co? To jest taki familiarek, który niby nic nie robi, ale zawsze jest w pobliżu, zawsze przypadkiem może zada jakieś minimalne obrażenia, nie będziemy nic dla niego narzekać, ani nic. Idziemy od razu do treasure roomu, znaczy do... O... sklepu. A takie sklepy to ja rozumiem. Daj mi to. Solharta sobie wolę wziąć. Mam diplopię. I w takim wypadku zdecydowanie diplopię zostawiamy sobie na Devil Deala. Na następne pięterko. O tak, tak. Przecież to będzie coś pięknego. Oby się tylko dobry Devil Deal trafił, bo inaczej będzieliby. Chyba, że dostaniemy jak gdzieś jakiś naprawdę dobry przedmiot. To wtedy się skuszę, żeby jednak mimo wszystko z jego powielić. Ale to mówię, to się musi trafić dobry przedmiot, ale to i tak na następnym piętrze, bo tutaj z bossa to my raczej chyba nic dobrego nie jesteśmy takiego w stanie dostać, prawda? HP upy mnie nie kuszą, żeby podwajać, a taki devil deal to mógłbym rzeczywiście naprawdę dobrego devila stworzyć. No. Bombka mi się przyda. Czy jest tutaj walka z bossem? Jest od razu walka z bossem. Dobra, to lecimy od razu na nią. Ja zabieram palec ze spacji. No nie! Czemu? Czemu? Dwa razy, jeśli że on jest czempionowy. Czy ja właśnie zostałem na jednym serduszku? Czy ja jestem na jednym sercu w tym momencie? Mam dziwne wrażenie, że tak. Poważnie, mam takie bardzo dziwne wrażenie, że zostałem naprawdę na jednym serduszku. O, ale te główki to tak możesz puszczać. Nic więcej nie rób. Tylko główki wypuszczaj, nie? I będziemy kwita. Nie. Dobra, leżysz. Obym nie miał tylko jednego serduszka. Tu będziemy mieli czerwone serce na Devil Deala. Mega. Cieszę się, lecimy od razu na następne pięterko. I ja się teraz na szybkości napiję kolki. Ile mam zdrowia? Nie ma tragedii, jednak nie dostałem tak dużo, jakbym myślał. Tam jest solharcik. Ja mam bombę. Zdecydowanie pół solharta tej bomby będzie warte. Chociaż w sumie z Kamila z X-em mógłbym dostać więcej. Ale myślę, że nie jest to konieczne aż tak bardzo. Jest jeszcze treasure room. Więc teraz, jakby nie wiem, nóż był w treasure roomie, albo coś, co naprawdę zwiększa mi obrażenia. Proptozis, albo coś w tym stylu. Podwajam. Od razu wtedy to podwajam, nie? Ale bałbym się tego efektu, jaki byśmy mieli. Wezmę te czerwone serce. Ciebie wysadzę. Daj mi to. I w treasure roomie mamy... Może być. Kolejny familiar, który nie przykleja nam się do pleców, więc nawet jak dostaniemy coś fajniejszego, to nie zepsuje nam to kolejki. Ty draniu najgorszy. Jak śmiałeś mnie śmiać trafić. Nie bawimy się tak. Tam jest kolejny klucz. Dobra, tu mamy 2 klucze za 2 bomby. Więc jest to coś do ogarnięcia. Bateria mnie nie interesuje. Sklepy mnie nie interesują w tym momencie. Interesuje mnie tylko walka z bossem. No i w sumie ta skrzynka też. Jakby się trafił Dead Cat, to wahałbym się nad podwojeniem go. Ale to nie Dead Cat. Do sklepu nie wchodzę, chociaż w sumie w sklepie mogę mieć jeszcze darmowego przedmiota, więc... No właśnie. No właśnie. Biorę. Double Moon podwaja mi... Jak to było? Secret Roomy, nie? Am drowsy. Dobrze, znam już przynajmniej jedną fajną pigułę. Tutaj mamy 2 sekrety. Ja nie mam bomb, żeby się do nich dostać. Ale już wiemy, że przynajmniej chyba w tym kierunku będzie walka z bossem. To zły pokój jest. To bardzo zły pokój jest. Ja się wcale tutaj dobrze nie bawię. No nie, za całe zdrowie mi przywalił. Nie, 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 nie. Hopie, 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 hopie. Przestańcie już biegać na mnie. Ja potrzebuję mieć coś na wyleczenie się. Dropnij mi solharta. Dropnij solharta.
Nie dropo, Solarta. Przynajmniej pokój nie jest tragiczny. Ale prawie i tak bym dostał obrażenia. Nie mogę sobie pozwolić na dostanie obrażeń. To jest właśnie ten minus. A ja pozbyłem się wszystkich Solhartów. Nie mam dodatkowych żyć. Więc nawet jak tam będzie jakiś mega fajny Devil Deal, ja nie skorzystam. Ten klucz sobie zdobędziemy. Dawaj, co to jest? Liczyłem na te Solharty. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Monstro. Okej, jest szansa, że nie dostaniemy obrażeń w ogóle. Nie trzymać się go za blisko, bo on... Ten monstro akurat nie może skakać tak fest do góry. Więc on nas po prostu będzie gonił. I to jest akurat bardzo spoko. Dawaj. Dobra, teraz plujesz. Skaczesz? Ale skacz za mną, chłopie. Nie pluj, bo jak plujesz, to ja się boję zawsze, że mnie trafisz. Cześć. Czemu ty lecisz co chwilę w przeciwnym kierunku do mnie? Ale jak będziemy stać blisko ciebie, to będziesz skakał? Chodź, chodź. Nie. Nie możesz mnie trafić, chłopie. A teraz sam bym w ciebie wlazł. Nie. Dobra, lecz, 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 lecz. Super, mamy David Lila. I Diplopie. Blackheart, przydasz się. A, nie mogę mieć Blackheartów. Mogę mieć tylko... O! Wiecie, co jest... No nie, 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 nie. To jest zły pokój. Tu leci Diplopia. Cyk. Raz. Dwa. I spadam stąd. A teraz cyk. Dobrze. Dobrze. Tirsy poprawione, zdrowie przywrócone. Lecimy dalej. To był dobry devil. Mamy sacrifice dodgera. Mamy Tirsapa. I coś jeszcze mieliśmy, ale... Latanie. Latanie na mnie nie zadziałało. Nie mów. Ale lipa, to ja mogę być latanie tylko se... O, Angela, ty draniu. I cały czas mam... A no tak, bo ja nie podniosłem jakby tego pika. Czyli dalej mogę mieć... jak to się nazywa? Angel Roomy, więc całkiem spoko. To dobrze wykorzystaliśmy to. Poświęciliśmy dwa familiary za dwa przedmioty, a drugi nie zadziałał, nie? To był akurat minus. To była lipa, totalna. Dlaczego nie zadziałało? Czy ja po prostu popełniłem błąd i nie podniosłem? Serio mnie potrąciłeś? Liczyłem, że cię zniszczę do momentu, aż dolecisz. Normalnie chciał go wziąć na klatę, no i się przeliczył, nie? Nope. Nope, 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 nope. Cześć, cześć. Cześć, Sacrifical Dodger. Bitches. Sacrifical Dodger. Nie ma tak łatwo. Dawaj go, do końca, do końca. Nie możemy sobie już pozwalać na żadne obrażenia na twarz. Dawaj. No chodź, chodź, chodź. Sacrifical Dodger to chyba przyjął. Dobra, tam nic nie było, bo aż nie spojrzałem. Nie, nie mam żadnego więcej przejścia. Nie mam też bomb, mam klucze. Tragedii nie ma. Tu byliśmy. Czyli co, zostaje nam tylko droga na dół. Tych grupciów się trzeba od razu pozbyć, z tego względu, że no... Nie są zbyt przyjaźni. No właśnie o tym była mowa. Dlatego nie są zbyt przyjaźni. Plują na nas. Ale nie straciłem szans na Angel Rooma ani Devil Deala, więc jest dobrze. Jest git, wybuchnij. Bum. Bum. Ile tych... Trzy wersje, no to się rzadko zdarzy, żeby się trzy razy rozbił. Dobra, to jest easy. Odpalimy sobie tu latanie, co? No właśnie. Dostaliśmy fajne rzeczy. Tutaj co? Amnezja. Nie boli mnie. Bez kitu amnezja mnie teraz nie zabolała. Jeszcze Sacrifical Dodger go uderzył. Jak mi przykro. Opie, chodź, chodź, chodź. A, źle to zrobiłem. Teraz bym go musiał zawołać. Chodź, chodź, chodź. Dobrze, prosto w łeb dostał. Teraz się was powoli pozbędziemy. Jeszcze bym Tirsy poprawił. Dipsa już, znaczy... Tips, Tirs, Dips. Zawsze by było fajnie. Znaczy, nawet moglibyśmy mieć podstawowe, nawet jedynkę. Ale jakbyśmy mieli dobrą synergię. O nie. Not you again. No, 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 no. Dziękuję. Dawaj mi klucz. Mamy cztery klucze. Nie mieliśmy jeszcze Treasure Room ani... W sumie to myśmy dostali przecież tyle przedmiotów. A my teraz mapy nie widzimy, więc one są dla nas w tym momencie useless. To jest jeden minus. Biorę to. Dziękuję. Jeszcze bateria się dropła, więc tam od razu zwróciło ładunek. To jest mega spoko. Dawaj go.
Nie rozwalam ich tak szybko, jakbym myślał. To jest najgorsze w tym wszystkim. Odnoszę wrażenie, że powinienem go zabić, ale tak się nie dzieje. No, no, no. Twoja kolej. I teraz grubcio. On jest dużo wolniejszy. Mamy 8 coinów, więc ja na pewno wchodzę do sklepu. Dobra, mamy więcej coinów. 14. Co jest w sklepie? Solhard na przecenie. Biorę, zdecydowanie biorę. To, podłożymy tu bombę, nie? Ta, podłożymy ją. Ale why? Oddaj Solarta. Staliśmy się źli? Angela nam się stała zła. Co to robi? Ja straciłem moje latanie. No nie. Smuteczek. Mskitu smuteczek. Boję się bomb teraz kłaść. Że mnie bomba zraniła. Nie zgadzam się na to. Mskitu się nie zgadzam. I dalej bez latania, nie? Nie oddało mi mojego przedmiotu. Ale nie jestem pewny, co to teraz robi. To jest ten problem. Redukuje koszty, coś? Nie mam pojęcia. O, z tymi dawno nie walczyłem, bez kitu. Dobra, treasure room, super. Cieszy mnie to bardzo. No nie bij, nie po twarzy. Ta twarz ma zarabiać. Co tu mamy? Dobra. To jest spoko. Tak, to daje tą trutkę dookoła nas, więc no... Jakbyśmy mieli jeszcze coś takiego, co by się łączyło z synergią z tym, to byłby kozak, ale... Gdzie jest treasure room, ja się pytam. Zgubiłem treasure room. Tu byliśmy. Tu? Też byliśmy, ale czy byliśmy wszędzie? Tu na dole? Prawo? Nie byliśmy, okej. Do ogarnięcia. Jak nie byliśmy, to do ogarnięcia. Nie dać się trafić. Wiesz, Ksemciu? Nie daj się trafić. Tą pigułę sobie weź. Czym jesteś? One makes you larger. To do życi. Nie zwiększa mi to hitboxa. Ale i tak nie lubię mieć aż tak wielkie. Jeszcze chyba mi zęby powybijało, tak patrzę. To ta twarz już nie będzie zarabiać. No, no, no. O, zatruło go pięknie. Nie dać się trafić. Oni stamtąd nie wyjdą chyba, bo nie mają na tyle dalekiego skoku, prawda? Ta, czempionowa wersja miała ten doskok. Ty nie masz. Chodź tu. Ja bym musiał sobie poczytać o tej postaci. Co to teraz robi, bo nie miałem możliwości. Ja muszę pierw znaleźć treasure room. Ja nie byłem w treasure roomie na tym piętrze. Bez treasure rooma nie idę na tą walkę z bossem. Tu byliśmy. Tu jest ta latarka. Wiecie co, ja sobie tą latareczkę wezmę. No stać nas, więc czemu by nie. Curse of Darkness przynajmniej nie będzie na nas już tak bardzo działać, bo będziemy sobie świecić po oczach. Tu byliśmy. No bez kitu. Treasure room. Where are you? Zgubiłem go po prostu. Tu? Byliśmy w treasure roomie. Dobra, my byliśmy w treasure roomie na tym piętrze. Jezus Maria. Jakby to, że kryfek. Pamięć złotej rybki, nie? Pamięć złotej rybki po prostu. To teraz tak, walka z bossem. Zaś będę jej szukał teraz. Tu była na prawo, prawda? Ta, jest walka. Dobra. Nie mamy jakoś super dużo zdrowia, ale tragedii też nie ma. Łapki. Tu. Dobra, easy. Świecimy na ciebie. Tutaj jest slow, a w momencie, gdy jest świecone, prawda? A powinno przynajmniej. Na zwykłych przeciwników na pewno slowuje. No, ciebie widzę, że nie bardzo chcę zeslowować. Ale obrażeń też raczej nie powinniśmy dostać. Zabieraj tą trollbombę. Ja może użyję tego shifta. A, zmniejszyłem sobie obrażenia. No to niedobrze. To jak to działa? Bo ja tego nie kumam. Chyba wiedziałem, jak to działa w pewnym momencie, a teraz już nie pamiętam. O, w ognisku. Dobrze, sam sobie zadałeś obrażenia, fajfusku. Tak jest, tak masz robić. Jeszcze sobie jakieś ognisko walni. Zatruło się. Nie no, z tymi obrażeniami, co my teraz mamy,
Dwukrotnie sobie zmniejszyliśmy dipsa. I nie znam powodu. Muszę naprawdę zobaczyć, co to robiło. Łapka. Nie, trollbomba. Pojawiasz się tu. Świetnie. Idealnie w zasięgu mojej trutki. Cieszy mnie to. Nie miło się... Bardzo. No, bardzo. I co? Zabieraj tą kulkę już ode mnie, co? I dołożyłeś mi kolejną. No, wcale mnie to nie cieszy. Jak w trutkę wejdzie, to już ją zostawiam. Ale naprawdę, z tymi obrażeniami, co ja teraz zrobiłem, to... to nie działa za dobrze. Może powinienem to w Devil Dealu użyć, albo coś. Nie wiem. Kurczę, no nie wiem. Nie. Zabieraj te kulki. Nie wiem, jak nie dostałem obrażeń. Ale cieszę się. Cieszę się, że nie trafiło mnie. Precz. Dobra, ty już leżysz. Więc teraz tak. Szansa na Devil Deala jest. Na Angel Room jest. Zabieraj te kulki już. No hopie. Ile te kulki też mają zdrowia? Nic się nie trafiło. Dobra. I'm drowsy. Undefined. Pheromones. Tu jest I'm drowsy, tak? To I'm drowsy biorę ze sobą. Idziemy na następne piętro. Szkoda. Mamy większe szanse. Toaletki. Nie dotykam jej. Jak ona mnie też zrani, wybuch, to ja tego wolę nie dotykać, naprawdę. Nie ryzykuję. Nie ma szans, żebym zaryzykował. Precz, wszyscy. Wszyscy precz. Nie dostałem obrażeń, jest dobrze. Wciąż nie oberwaliśmy. Precz. Nie. O. Dobrze. W latarkę ich. W sumie to jest jak plan. Do latarki ich. Po oczach, Pix. Po oczach. Dobra. Telepilsy. Nie, o. Dobra, to jednak nie narzekam. To nie jest tragiczne, tylko prawie dostałem obrażenia. Ale trutka go zabiła. I mamy sklep. I pokój specjalny. Liczę, że mi zwróci to. No nie zwróciło mi. Nie zwróciło. To do sklepu. No Solharta wezmę. Karta, co jest? Czym jesteś? The Moon. Dobra. That's Ring. O, ale mamy połączenie teraz. Nie dość, że trutka. To jeszcze That's Ring. Kozak, to jest dobra synergia. Jedno z tym z drugim. Nie są w stanie tak naprawdę do nas podejść. Jak podejdą, to nie dość, że dostaną... Tuna. Biorę oba. Dawaj go. Jest zeslowowany, nic nie zrobi. Ja się może jednak czasami zamknę, nie? Z tym nic nie zrobi. No, bij go. Mamy beznadziejne dipsy, to trzeba przyznać. Nie. Skacz do mnie. O, grubcio. O Jezu, to... Zeslowowane jest straszne. Znaczy jak to leciało długo. Nie! Ale że Fatty się trafił na mnie. Że mega little Fatty, nie? Się nam trafił. Dosłownie. Dawaj go, bierz go. O, dobrze. Kościane serce przygarnę. Ty... Hop się psuje. Hop się zepsuł. Patrzcie go. Zepsuł się hop. Bansuj. Co on robi? On w rytm muzyki, nie? Leci dosłownie w rytm muzyki. I po hopie. To była druga fala, tak. Tylko dwie były, więc spoczko. Treasure roomu jeszcze nie mieliśmy. Tam jest secret room i tam jest kolejny secret room. Więc... Idziemy tędy. Nie powinno być tragedii. Mamy dobre slowy, mamy wszystko. Jeszcze by mi się coś przydało, co by odpychało projectile. To dopiero byłoby śmiesznie. O, bo inaczej dostanę głupie obrażenia. Dobrze, że miałem kościane serduszko, bo inaczej bałbym się teraz o moje życie. A tak, to kościane serce znikło.
nie było dla nas zbytnią dużą stratą, one ledwo co tylko nas odwiedziło. Tutaj coś? Nine. Nie no, to działa perfekt z Darcelingiem. Zbyt dobrze to działa razem. Slowuj go. Super. Coin magnet. Nie. Za to bombę tu postawię. Taka bomba mnie nie rani. Przygarnę przedmiot. Nie wysadź nikogo obok. Dobrze. To jest jednocześnie jeszcze część przemiany w bookworma. Więc jest całkiem spoczko. Zabij ich. Dziękuję. Nie, to zadaje fajne obrażenia, to trzeba przyznać. I czy ja trafię tutaj na... treasure room? Byłbym mega szczęśliwy. Bateria, biorę. Treasure room. Zabij. I bateria mi się zwróciła, i kozak. Nie ruszać się. Przeczuwałem śmierć, nie? Piguła. Something wrong. Dobra, czyli tutaj jest walka z bossem. Ale przed walką z bossem to ja mimo wszystko muszę przecież... treasure room znaleźć, no właśnie. Który już się znalazł. Nie dostałem jeszcze po czerwonym sercu. Dobrze jest. Nie ma tragedii, guys. Czerwone serce jeszcze nie dostało. To są dwa dobre przedmioty. Biorę oba. W sklepie nic nie było. Żadnego Solharta chyba, prawda? Teraz już na pewno jestem na czerwonych sercach. Tu już nie ma co gadać. Teraz 100%. Czerwone serca jak nic mam. Tu jest secret room. Wchodzimy. Mamy trzy sekrety, to korzystamy z tego. Shit. Mamy bomby. Załatwimy sobie to bombami, te skrzynki. Tego begara nie mogę wysadzić, szkoda. Normalnie bym go wysadził, ale nie mogę po prostu. Tam jest jeszcze ognisko. Wysadź, super. Bomba. Dwa solarty. Cudownie. Nie dostałem na czerwone serce, dobra. I teraz tak, mamy wszystko. U góry jest piguła Amdrauzi, ale czy ja ją chcę brać? Chyba nie bardzo. Więc tak, lecimy od razu na walkę z bossem. Ładunków też nie potrzebuję, mamy dobre dipsy. Jeszcze to, że my mamy długopis ołówek w oku, to dopiero sprawia, że jest kozak. Nie trafić mnie. Dobra, weź go tam, bij. I ty, drogi mały przyjacielu, dodajesz fajne obrażenia. Dawać. Bij sobie. Na, spokojnie, hop. Jezu, jak te dipsy wchodzą. Jeszcze co 15 tir strzelamy taką fajną falą, jakby od monstro. Więc jest naprawdę kozak. Czym lepsze tirsy, tym częściej by to leciało, nie? O, Halo. Day. Obrażenia mi poprawiło. Dało mi jeszcze chyba serduszko, ileś nie mylę, prawda? I dobra, tu mamy na tym piętrze wszystko. Lecimy przed siebie. Strasznie długo te podejście trwa. Myślałem, że będziemy szybsi troszkę. I dalej nie widzę, ile mam serduszek. O nie, najgorzej. Ale przynajmniej widzę wszystkie sekrety, więc bomb na darmo. Nie będę marnował. I dobrze, że ty tu jesteś, chłopie. Slowujemy ci te tirsy wszystkie. Nie ma tak łatwo. Steam Sale. Kozak. Cieszę się. Steam Sale to dobra rzecz. Dziękuję, że to rzuciłeś. Dobra, z góry idzie. Z lewej. Slowowanie naprawdę sprawia, że... W sumie mamy Sacrifical Dagger. Mamy Poisona. O Jezu. To my mamy naprawdę kozak podejście. Zabij to. O, nie zabiło. To niedobrze. Miało więcej zdrowia, niż by się człowiek przypuszczał. Dawać, ich jeszcze trutkę dostał. Żadnych pająków dodatkowych. Szkoda, że nie zabiło was na raz. A ja tu do secret roomu miałem wejść. Mój błąd. Spadaj, golemie. Golemie, grubasku. Zapomniałem, nie nazywać was golemami, tylko grubaskami. Tak to już jest. Ciap go. To jest dobre, ale... Wolę mieć trzy secret roomy tak naprawdę. Nie. Normalnie wysadziłbym każdego. Ale teraz się na to nie godzę. Już dwa secret roomy żeśmy znaleźli. Weźmy sobie to w takim wypadku, bo już na następnym piętrze raczej nie będziemy potrzebować efektu. Cześć. No.
Weź już wymrzyj. O, dobrze. Tu nie ma kamienia z X-em. Ja bym chciał kamień z X-em, żeby sobie wysadzić, dojść. Złota kupa. Zdecydowanie, wysadzamy. Monetki. Dużo. Dobrze. Mamy Steam Sale'a, więc cenimy sobie monetki. Ciap, 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 ciap. Bierz go, kolejna monetka. 21 monet, jakby, czyli w sumie 3 przedmioty. Jeśli bym bombą wysadzał. Ale nie mogę wysadzić bombą. Chociaż nie, bo wtedy Begara wysadziłem. Dobra, to mogę jednak bomby użyć. Ale musimy znaleźć sklep na tym piętrze jeszcze. To jest ten problem. Bo znalezienie sklepu zawsze nie jest jakieś super mega łatwe. Dobra, kolejna bomba. Świetnie, cieszy mnie to. Wami raczej nie będzie problemu. Szczególnie, że no... Tirsy 7 już swoje robią. Nie ma co. Zwiększyłbym trochę range'a, bo te pociski, które wyszeliwujemy, jak jest ich co 15 pocisk, to mogłyby lecieć troszkę dalej. Jest secret room, świetnie. Wy sobie wymrzecie ładnie, na raz. Treasure roomie mamy. O. O. To średnio bym powiedziała, myślałem, że tu walka z bossem już będzie. A tu mnie w balona zrobiło. O to nie, nie, nie. Czy wy się wyłączycie? Tak, wyłączyłyście się. Super. Bomba. Secret. Nie wyłączyłyście się. Black card, czyli... Czy to mnie zraniło na poważnie? Mój black hardcik. Ja nie mam pojęcia, na jakim ja poziomie zdrowia stoję w tym momencie. Normalnie po prostu nie wiem. Nie jestem w stanie nawet stwierdzić. Domyślić się, ile mam. Jak będzie sklep, to ja chyba na Solharty w nim polecę. Takie z przeceny dobre, cudowne, nie? No skitu, ja dosłownie na Solharty tam pójdę. Nie, 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 nie. Ty sobie wymrzyj. Jesteś czorny, czy nie jesteś? Nie, nie byłeś. Tu jest czorny. Patrzcie go. Jak jeszcze muchy, nie muchy, tylko pająki nam wyrzuca. Co nam dropo? Nic. Szkoda. Nie używam shifta, w ogóle już. Boję się tego shifta używać. Naprawdę nie mam pojęcia, co on teraz robi. A nie chcę teraz zminimalizować sobie, szukać tego, co tam ten przedmiot robi, chociaż mógłbym w sumie. To by mi też pomogło troszkę. Tu nie ma nic. Sklep, sklep, sklep? Nie? Nie? Szkoda. Pozbądźmy się was na szybkości. The Dutch Ring! Tak kozacko ich teraz zatrzymało. Bombę przygarnę oczywiście. Sklep. Walka z bossem. Może być. Trochę źle stoimy, to muszę przyznać. To... Ale podejście tam wcale mnie nie kusi. Masz krótkę. Dobra. Kolejna monetka. Na walkę z bossem jeszcze nie idziemy. Ja muszę pierwszy sklep znaleźć. Bez sklepu to ja z tego piętra się nie ruszam. Tu nie ma opcji. No i jest sklep. Mamy chyba jeszcze szansę, żebyśmy dostali tutaj przeciwnika, że... Będziemy mieli sklep na samym piętrze. Game kit effect on hit. Nie. To chcę. To chcę, tak dla zaryzykujemy. Powiedz, że nie zranisz. Nie zraniło. Oho! Oho! Ale cudowne itemki, jeju. Cieszę się. Dwa klucze, bateria? Nie. To nie jest to, czego bym oczekiwał. To jest spoko. To jest naprawdę spoko. I poszukamy jeszcze. Jeszcze lepiej. Dobra. Mamy to. Mamy to. Idziemy na walkę z bossem. To ile myśmy kupili przedmiotów? 4 przedmioty żeśmy kupili w sklepie. Kozak. Podobają mi się takie sklepy jak najbardziej. Co tu mamy? Jeździec apokalipsy. No, to i to jeszcze ten łatwy, więc... Dopóki nie zrobi nic szalonego, to możemy się z nim bawić. Nie możemy go zesłać. O, troll bomby. Schowamy się za kamieniem, jakby co. I teraz tłuc go. O dobra, już po moim blankecie. Jakim cudem dostałem takie głupie obrażenia? Naprawdę. Jak długo nie gram, to potem takie weź już przestań latać. Takie beznadziejne dipsy na twarz dostaję, że to jest jakaś masakra. Chodź. I tak, żeby dostał tym falą całą. Dostałeś, dobra. Orbitala bierzemy kolejnego. Super, jeszcze, który zadaje obrażenia. Cieszy mnie to. To jest w sumie spoko. Pretty Balloon jest fajnym przedmiotem. Mieliśmy go na poprzednim podejściu. I on ma bardzo dużą szansę, że w ogóle nam Eternal Hearty wyrzuci.
A to jest całkiem spoko, jeśli byśmy chcieli zrobić David Deala. I czy ja w końcu będę bez klątwy? Tak, jestem bez klątwy i mam bardzo dużo zdrowia. Ja mogę nosić dwa trinkety. Ano rzeczywiście. Ano rzeczywiście, mogę dwa trinkety, więc będzie easy. Cześć, zatrujemy cię. Cześć, cześć. Cześć, masz. Sacrifical Dagger. Ziom. Jak nie mogę was bić na odległość, to was zabiję wręcz. Cześć, aniołku. Cześć, cześć. Nie no, to jest kozak, bo nie dość, że albo zatrujemy, albo wsadzimy im w żyć Sacrifical Dagger. Dosłownie. Nie mam bomb. To jest problem. Ja do Secret Roomów se nie wejdę, a po to, a mam ich tutaj bardzo dużo przecież, a w Secret Roomach mogą być przedmioty. I co teraz, Ksemciu? Co teraz zrobimy? Dawaj go. Connect your familiar with beam of electric... To się łączy nawet z tamtym martwym. Śmiesznie, ale nie. Mark Dead Eye. Dobra. Z Dead Eye to już się możemy bawić, ale dalej bez bomby jestem. Jest sklep. Sklep mnie tak bardzo nie interesuje, szczerze powiedziawszy, w tym momencie. Ale... Te duszki mogłyby wymrzeć. Zatruj go. Leży. Teraz twoja kolej. I to, że te ciało nam cały czas wyrzuca tak naprawdę... solar... Nie solar, tylko muszki, to jest też kozak. Amdrauzy biorę. Do sklepu wejdę. Ale i tak nie mam co tutaj ogarnąć. Tu nie mam nawet Jak to tak mogłem zrobić? Bomby mi dajcie, gro. Bomby, bomby, bomby. Bardzo proszę. Troszkę bomb. O, nie no, te Mark... Nie Mark, tylko Dead Eye naprawdę robi Dead Eye. Kurde, ja zapominam nazw. Nigdy nie umiem spamiętać tych wszystkich nazw. Nie, Bemżysa. Oj, to był błąd. Ale Solharta dało. To może nie taki błąd. I tu kolejny Solhart leży. No, dawaj, dawaj. No, raz. Dwa. Trzy. Podnosimy Solharcika. Zaraz będziemy mieli tyle zdrowia. Co my w ogóle mamy? Dunk Depsy 2, czyli... opłacałoby nam się coś jeszcze tutaj ogarnąć na tym piętrze. Dziękuję. Kolejne zdrowie. Muszę się pozbyć tych serduszek. O, właśnie. Czekajcie. Secret Room. No to jest super secret w sumie. Opluło mnie tak troszkę. Wiecie, o co chodzi, nie? Tak troszkę. Czy w sklepie było coś do rolowania? Chyba nie. Tu bombę podkładam. Nie! Dobrze. Mogę podnieść. To się cieszę. Wróciliśmy do normalnej formy, widzę. Już nie jesteśmy tą złą przemianą, bo mamy przewagę chyba Solhartów. Więc dostaliśmy z powrotem latanie, kozak. Cieszy mnie to, bo tamtego w ogóle nie rozumiałem, co robiło. Wolę sobie polatać. I noga mamy. Amdrauzy tutaj nie odpalam, chociaż to jest ta... Dobra, odpalam. Tylko z tego względu, że ty jesteś tą spawnującą i nie chce mi się z tym wszystkim męczyć. Dawaj go. Nie zdążyłem wlecieć ci nożem w plecy. Znowu nie zdążyłem. Ale strasznie dużo... Jak na niebieską mamę, strasznie często nogę upuszcza, prawda? A, ja w tym momencie mogę tylko to wybrać. O nie! Dobra, to lecimy na następne pięterko. Ciekawe, czy jak wysadzę statuę aniołka, to dostanę jakieś obrażenia. To jest fest, interesuje mnie to. Super Secret Room jest na dole, więc my się też kierujemy na dół w takim wypadku. I niczym się nie będziemy przejmować. Bombę biorę. I lecimy, lecimy. O nie, kreciki. Kreciki, najgorsze ze wszystkich. Tak nie trawię tego przeciwnika, że to jest jakaś masakra. Chowa się, irytuje. Wybaczcie, ale ktoś nie umie pukać. Niestety. Teraz dostanę obrażenia, prawda? No już myślałem. Już myślałem, że to będzie ten moment, w którym obrażenia dostanę. O, nie, 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 kolejnego serca już nie chcę. Spokoj w ogóle, ale już za dużo tych serc. Za duże. Dwa czerwone serduszka mnie nie interesują. Tu sobie ładnie powybijamy. Dzień dobry. Dobry. Krecik, weź, weź mi się, nie pojawiaj na twarz. Tu, 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 o. Dobrze jest. Secret Room sprawdzamy.
To jest statua aniołka, a statua, no nie, wysadził go. Kto ci pozwolił? Kto ci pozwolił go wysadzić? Ja teraz muszę aniołka zatłuc. A nie dostanę z niego klucza przecież. Prawda? No, wiedziałem, nie mogę dostać z niego klucza, jak jest tutaj. Najgorzej. Idziemy tam na dół, bo tam mi pokazało mapę, więc dobra. Otwórz się. Nie będziemy tracić czasu w tym pokoju, poważnie. To za długo by trwało, czekanie na te łapki i tak dalej. Już i tak mamy strasznie długie podejście. 32 minuty, to jest długo. Nie chcę tych serc. Ja ich nie chcę. Jak będzie Devil Deal i podniosę stamtąd sobie dużo rzeczy, to wtedy tak, ale na razie ja podziękuję. Poważnie. Baterii nie chcę. Tu jest kolejny secret room, czyli pomyliłem drogę. Świetnie. O! Jerry. Anzus, full map wi- nie, to jest Jera. Anzus. O nie. Tracę szansę na Devil Deala całkowicie. Ewas. Nie. Jera, Ewas. Biorę Jera. No to co, ciśniemy na górę. Mamy bombę. Wezmę już to, no. Będę miał dużo serduszek i tyle. Dwóch serduszek nie chcę. Całe piętro mam jeszcze do przejścia. Szybciej i jedyna droga w sumie też prowadzi tędy. Ja się przebombię chyba przez ten duży pokój, wiecie? Tu nie ma sensu się nawet bić. Kiedy po prostu nie ma sensu. Za długo by to trwało. Ja też nie chcę tego przeciągać. Proszę mnie wypuścić. Dziękuję. Tu bym wszedł sobie powalczyć w sumie. Jeśli by się okazał fajnym pokojem z 4 złotymi skrzynkami, to jak najbardziej idę powalczyć. Dawaj go. Co mamy? Nie. Miałem nadzieję, ale jednak nie. Nadzieje szybko pryskają, nie? Jak to się mówi. Nadzieja pryska pierwsza. Szkoda, bo no, kurde, jak nie dostanę teraz Devil Deala, to będzie jakaś masakra. Chciałem się pozbyć wszystkiego i by było naprawdę kozak, a teraz... No jak nie dostaniemy, to lipa. A zresztą i tak bym się nie był w stanie pozbyć wszystkich serduszek. Nie ma na to szans przecież. To by musiał być ogromny Devil Deal. Albo tylko drogi, że wszystko po 2 serduszka by kosztowało. Idziemy na walkę. O, boss z modów. Cześć. Cześć, bossie z modów. Nie. Nie wolno. O, ale go zblokowało. Jezu. Ale go blokowało paskudnie. Hop się sam chyba tego nie spodziewał, nie? Oni nie są w stanie do mnie podlecieć, bo dobra, i tak dostałem już raz. Ooo, ja tu zostaję. Teraz sobie pójdę. Czułem się... Takiego Matrixa żeśmy tam mieli, bez kitu. Nic nie mogli zrobić. Cześć, dobra. Obrażeń nie mam jakichś specjalnych dużych, ale naprawdę to blokowanie z Datringa... z kozak. W tym momencie zacząłem to jeszcze bardziej doceniać. HP, AP, 2 Soul Hearty. Ja podziękuję. Cześć, mamo. Pobawmy się. Szybko się ciebie pozbędziemy. Mark Tearsami zaraz sobie zrobimy dipsy. To chyba nie blokuje pocisków. Stańmy trochę dalej. Tak, żeby zahaczać, ale nie da się trafić. Jeszcze jest opcja, że Orbital zblokuje, ale nie zrobił tego. Jest Angel Room. Szkoda. Chance for invincibility. Obiorę. Raczej klucza nie jestem w stanie i tak ogarnąć. Więc lecimy. Wziąć se to. To tak często leci, że weźmiemy se. I dobra, lecimy do góry. Może nam się trafi przejście na Delirium. Byłbym naprawdę zadowolony z tego powodu. No ale jakoś w to specjalnie nie wierzę, że się trafi. Jakbym miał Anzus teraz, to zdecydowanie bym chciał. Chociaż i tak mamy klątwę na sobie. Więc by nam to zbytnio nie pomogło. I dlaczego tu jest champion? Ja się tak zapytam. Dlaczego ty jesteś tu i dlaczego... musiałeś mnie uderzyć? Serduszko mogłem sobie podnieść. Uzupełnilibyśmy sobie zdrowie. I tak Angel Roomów już nie ma. Gdzie on jest? Duszek! Zrespiłeś się jednak.
Daj mi serduszka. Dziękuję. Tu do góry coś. Portale. No. I pękło. Pękło, a to nie może pęknąć. Nie mogę dostawać obrażeń, bo wtedy się to nie naładuje. Będzie problem. A my problemów nie lubimy. Spectral Tears by mi się jeszcze przydały jakieś. Zabiło? Nie zabiło. Portale są zbyt wytrzymałe na to. No to nie fajnie. Jeszcze na tym piętrze może was spawnować, a wy wybuchacie, prawda? Jeszcze dostawić muchę do kolekcji. O ty draniu, ty. Nie ma tak dobrze. O, to zły pokój jest. To zły pokój jest. Masz tam. No. I wysyp w niego, wysyp. Sypnij. Nie, ja się odsuwam od tych trollbomb. Zdecydowanie, to jest za dużo beczek, nie? Zdecydowanie za dużo beczek jak na jeden pokój. Dobra, już się przerobił trochę balonik, zaraz będzie solo hard. Znaczy eternal hard. O, jest walka z bossem, kozak. Kozak! Jezus Maria, prawie wleciał we mnie. Jest już prawie naładowany. Pytanie tylko, czy idziemy prosto na walkę z bossem. Cześć Isaac, możemy się pobawić. Tylko nie bij. Tylko nie. Jezu, nienawidzę z tobą walczyć. Ty jesteś dla mnie najtrudniejszym bossem, nie? A przynajmniej twoja pierwsza faza, bo druga faza to już jest takie easy. Jak się jest na to pierwszy raz, to jesteś problemem. Bo nie wie się, co tak naprawdę zrobisz. Ale po czasie to już leci naprawdę easy, easy. Dobra, do góry. Jeszcze zdążyłem go zdjąć, zanim on do mnie doleciał. Muchy mi się jeszcze spawnują co chwilę, więc to jest też kozak. Chociaż tak patrzę, że to spowalnianie na ciebie teraz, jak ty puszczasz te pociski, to nie działa jakoś super mega dobrze. Ho! Ale fart. Ale fart, że nie dostaliśmy obrażeń, nie? Dosłownie. Zmieściliśmy się pomiędzy. Dobra, lać go. Padniesz teraz? Nie, jeszcze nie. Od góry żeś puścił. Te Mark Tearsy naprawdę nam zwiększają obrażenia, to jest kozak. I co dostaliśmy? Dobra, to podnoszę. Lecimy dalej. Mamy Jere, mamy klucze, więc jest naprawdę kozak. Zrobimy sobie 8 skrzyneczek, to tylko bez klątwy. Jest. Klątwa na tym piętrze jest najgorszym, co się może trafić. Ciap. Ho! Nie. Z nożem to nie działa zbyt dobrze. Lil Loki sobie weźmiemy. Shielded Tears. Średnio. O! Będzie coś śmieszne w tym momencie. No, z nożem to nie będzie działać. Shielded Tears bym sobie wziął. To też bym sobie wziął. Tego noża olejemy, nie? Nie ma sensu. Z nożem to nie będzie takie fajne. Dobra. Cofamy te piętro. Cofamy je od razu, no bo kluczy mi braknie i tak. I tak mi raczej braknie kluczy. Curse of the Blind. No, serio. Card Mimic. Blank Rune. Nie. To wam powiem, że... Nie za dobrze. Nie za dobrze się nam trafiło. Dobrze, że mamy Homing Tearsy. W tym momencie, bo... Inaczej mielibyśmy naprawdę dużą masakrę. Dawać ich. Dawać. To jest... Ten nóż jednak by... W sumie naprawdę nie działał. On by nie miał szans działać. Dawać ich. Ja sobie będę tylko latał, puszczał pociski, a niech one sobie zrobią tutaj wszystko. O. No, bierzcie ich. Dziękuję. The Hermit. Teleport. No to taki randomowy teleporcik po prostu. Czy mogłoby i... No i super. Jak nie trafił... Jakbym nie trafił, to bym miał lipę. Dawaj. Pyro. Directed Tears. Przynajmniej cały czas będzie strzelać. Co my do życi. Naprawdę do życi. Ja już nie wejdę teraz do żadnego Secret Roomu. Ale Tearsy mi poprawiło na piątkę. To jest akurat kozak. Ja i tak strzelam dookoła siebie, więc w sumie może sobie strzelać cały czas i mi to krzywdy nie zrobi. Czy ja wolę mieć solo harta, czy coś innego? Nie, no czerwone serduszko też jest spoko. Czy to jest moje? To jest moje. Okej. Okay. Mam familiara, najbardziej useless familiar, jaki mógł się trafić. Przecież on nic nie robi. On dosłownie nic nie robi.
się nawet nie ma zastanawiać, czy on ma jakąś opcję, żeby cokolwiek zrobić. Nie, nie ma. On będzie stał. Stręcz sobie wezmę. Ja już tak naprawdę nie mogę grać teraz jedną ręką, nie, bo... I tak nie muszę naciskać na przycisk do szałów. On już sam strzela. Dosłownie. Dobra, mam jednak zapas kluczy, to ja poproszę teraz o... zapas przedmiotów. Tak, żeby nie żałował tego, że tak szybko się cofnąłem. Nie no, to jest... To jest trochę lipa w tym pokoju. Trochę nam to zajmie, wiecie? Bez kitu trochę nam to zajmie. Te dźwięki, te ich skoki. Jesus. Przytrzymajmy go w datringu. Patrzcie, co tu się dzieje, naprawdę. Ja się tylko powoli będę teraz przesuwał w lewo, nie? Biorę klucze. No i lecimy dalej. O, i tutaj już muzyka jest dosyć głośna. To jest to, że w Isaacu też te muzyki są tak dziwnie poukładane. W menu miałem zupełnie inaczej. Tu mam zupełnie inaczej. Szkoda, że tam nie mogę wejść. Cześć. Cześć. Te homing tearsy średnio działają z orbitalami, naprawdę. Ale jeszcze gorzej by działało to teraz z nożem, no nie? Z jednej strony dobrze, że go nie wzięliśmy. I Mark Tearsy nam się prawie, że nie kończą przez to. Bo zawsze jakimś pociskiem trafiamy. Dosłownie zawsze. Nie. Nie przyciągać mnie, bo was na nóż wezmę. O, dosłownie, mogę się w tym momencie skupiać tylko na unikach. Oni i tak kiedyś dostaną te obrażenia, nie? Ale co jest grane? Żadnych skrzynek nie dostaję. Tak być, nie ma szans, żebym się tam dostał. Weź tam, bo... Udało się. Udało się, jej! Ała, jeszcze dostałem przez to, że ten tego wysadziło. O, ten lag był niemiły. Takich rzeczy mi proszę nie robić. Dobra, to ja sobie staję na środku. Masakra z tym jest po prostu. Po prostu masakra. To jest tak, tak głupie, że się w głowie nie mieści. Orbital Tearsy w połączeniu z Homing Tearsami i jeszcze Parkiem. Tearsy tylko bym musiał mieć takie... Teraz jakbym miał Tearsy na poziomie 4 albo 3, to by była gigantyczna różnica. Czy ja wystrzeliwuję to czasami, czy mi się tylko wydaje? Tak, czasem puszczam więcej pocisków. Kupon. Nie. Jakbym Jere dostał, to może bym się ucieszył. Bo na razie mogę sobie dwa razy stręża użyć, ale dwa razy stręcz to... Jedyne co zrobi, to mnie chyba wyleczy, prawda? Au. Spoko, balon mnie leczy cały czas, to jest śmieszne. Blood Donation Machine. Nie. Nie. Jesteśmy aniołkiem. O, to by mnie mogło zranić. Dobra. Dosłownie, ja nie muszę nic robić, bo mam jeszcze Death Ringa, który mnie tam troszkę chroni, ale nie od wybuchów przecież. Więc Ksemciu, na spokojnie z tymi wybuchami, nie przyjmuj ich tak na klatę. Na pewno walka z bossem będzie tam po górze. A balon pękł. Znowu. Bo znowu dostałem obrażenia jak zban. Muszę uważać na te swoje dipsy. I to tak fest. Skrzynka nie. To już serduszek nie dostaje. I to już jest mały problem. O! To jest pokój. Chciałem powiedzieć, w którym naładuje sobie balonik. Ale jednak tak nie jest. Idziemy dalej. To zdecydowanie też nie jest tego typu pokój. Ale, że te tearsy nam nie znikają, to ja mogę tu pobiegać po prostu. Z nadzieją, że coś się uda. O, nie dostałem. Jakiś efekt do ciebie wleciał, hopie, czy nic? Chyba nic. Chyba więcej pokoi muszę mieć. Cześć, cześć. Nie no, naprawdę, coś typu... blanket, ale na każdy pokój, czyli taki holy mantle byłoby naprawdę kozak w tym momencie. Kolejne monetki. Jak tam balonik? Ładujesz się? Ładujesz się, dobrze. Ładuj się. O. Chyba umarli wszyscy. Takie odniosłem wrażenie, bo nic nie słyszę. Bateria mi się nie przyda. Jest walka. Balon naładowany, więc serduszka mi zdropi, jak dostanę obrażenia. Jedyny problem jest taki, że ja bym nie chciał dostać teraz obrażeń. Wolałbym znaleźć gdzieś serca.
nieważne. Odzyskałem to jedno serduszko. Na szczęście. Nie no, to... za wolno bijemy, tirsy. Kolejne klucze. Na nic mi, ale dobra, idziemy na Blue Bebe. Z Blue Bebe chyba problemów nie powinno być, ja po prostu będę sobie wokół niego biegał. Będziemy szczęśliwi, dostałem w blanket. Jak? Jak, ja się zapytam? Jak? Jak to w ogóle możliwe? Nie. Ja po prostu muszę biegać, nic więcej. I te tirsy same się w niego nakierują w pewnym momencie. Au! Balon dostał. Tylko, że no, moje obrażenia to nie są zbyt cudowne w tym momencie. Złapcie go. No, złapcie go, ty... Tragedia jest z tym dipsami. Nie umiem go uderzyć. Au. Ja mam 3 serduszka? No, chyba jakiś żart. Nie. Bij go. On już zaczął latać, więc już powinno być lepiej, bo... W momencie, w którym on się zacznie poruszać po tym pokoju, moje tirsy w większej ilości zaczną w niego trafiać. Prawda? Prawda? Czy moja teoria się sprawdzi? Mniej więcej. No i on do mnie nie dostrzeli zawsze. Tak nie rób, Ksenciu. Tak nie wolno robić. Ale zabijemy go, nie? 2 serduszka. Stręcz. Dodajemy sobie jedno serduszko. Obrażeń sobie troszkę zwiększyliśmy. Tak dla pewności. Ale z Delirium... Nie mielibyśmy szans. Po prostu szans byśmy nie mieli. Oczywiście to... No tak... Te granie to jest śmieszne. O, dostanę obrażenia, patrz. O, nie dostałem. Nie dostałem też przejścia na Delirium. No nic. W takim wypadku wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze oraz subskrypcji. No i widzimy się już na następnym odcinku, więc... Do zobaczenia wam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I cześć.